Księgi proroka Daniela. W owych dniach król Nabuchodonozor zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię Belteszaszar: Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego znaczenie? Daniel odpowiedział królowi: Tajemnicy, o jaką król pyta. Nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice. I on oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące. Ciebie królu na twym łożu, Ogarnęły myśli o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, który odsłania tajemnicę, wyjawił tobie, co się stanie. Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty byś rozumiał myśli swego serca. Ty, królu, patrzyłeś. Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, piersi jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień. Mimo że nie dotknęła go ręka ludzka i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź srebro i złoto. I stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, także nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę. I napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi, ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż Twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo, tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce, częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, Oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi, będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie. Ale nie będą się odznaczać swoistością, podobnie jak żelazo, nie da się pomieszać z gliną. W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry. Mimo że nie dotknęła go ludzka ręka i starł żelazo mieć glinę srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. Wtedy nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi i rozkazał złożyć mu dary i wonne kadzidła. Następnie zwrócił się król do Daniela i powiedział. Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem Królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić te tajemnice.